Muszę Państwu powiedzieć, że w muzyce progresywnej, w tych utworach najbardziej kocham selówki gitarowe, piękne, melodyjne. Brawo dla Milka Gila za tę piękną selówkę. ładna wazelina ładna nie kiedyś też ja bardzo lubię też taki zespół Pendragon nie wiem pewnie znasz no, znam Gra, grałem trasę z nimi koncertową no właśnie to masz tak. jakieś wspomnienia może powiesz o no nich? Może, może lepiej nie <laughs> może lepiej nie akurat trasy z fiszem były cudowne ciekawsze tak? pendragon no to są to są tacy no angole mają takie swoje są uważają się, że Nie, no są, uważają się, że są najlepsi na świecie. Ah, no tak. A Fisch jednak pokazał, to jest to jest wspaniały artysta i to była cudowna historia, ponieważ zagraliśmy z nim trasę, grałem jeszcze z kolarz, zagrałem z nim trasę, a później pierwszy koncert graliśmy w Stodole w Warszawie i on właściwie wchodzi po, wiem, po czterech latach i od razu, high Gil, pamiętał mnie, więc to było dla mnie bardzo wzruszające. No i w... Jest to potężny mężczyzna tak, tak. o potężnych możliwościach. A <laughs> więc trasa była dosyć mocna. Dokładnie urodził się tego samego dnia, tego samego miesiąca i tego samego roku, co ja. O. No to... Tak, dokładnie. Czyli, czyli powiedziałem mu o... nie, nie dziwię, dlaczego się przyjaźnimy. No. Tak, po powiedziałem mu o tym kiedyś <laughs> w Warszawie i mówi, to chodźmy na piwo. No. I po konferencji mieliśmy... Późno to piwo z no ale wiesz, taki Fish tam ma menedżera. Ten menadżer... ten menadżer rewelacyjny? Nie, ja, ja tak. powiedział, że żadnego piwa nie będzie z tym yy, nośnią, to, to, to właśnie taka historia była na tej trasie, ponieważ okazało się później, że ponieważ my graliśmy te utwory, które Państwo słyszeliście, yy, na perkusji grał z nami Włod i Tafel, który który nie ma nogi lewej. Miał amputowaną, jak miał 12 lat. No i ma protezę i, i, i został perkusistą. Wspaniałym perkusistą. No i się okazało podczas imprezy, po koncercie, że, że menadżer Fisza ma sztuczne kolano. No i to było tak, że oni sobie pokazywali, kto ma lepiej wykonaną protestę i z czego. Więc no tak, no ja teraz o tym mogę swobodnie mówić, bo już tak, no dystans do tego i z tą nogą były różne przeboje podczas trasy. No ale, ale właśnie tak jeszcze to nas bardziej zbliżyło z Fiszem i z jego menadżerem, który był no, cudowny menadżer, zresztą rewelacyjny. Mm -hmm. który pracował z takimi mega gwiazdami, a, no, a później tylko z Fischem do, do dnia dzisiejszego pracuje. Mirko, ty grałeś wiele różnych koncertów zagranicznych, bo o takich chciałem teraz porozmawiać, mm -hmm. prawda? Byłeś też w kilku no, krajach na progresywnych festiwalach. Opowiedz nam o tych właśnie koncertach, czy o Twoich kontaktach z innymi gwiazdami <coughs> oka progresywnego i nie tylko. No to w, jak z kolarzy zaczynaliśmy, to w takiej sali Tivo, Tivoli graliśmy w Utrechcie, to jest taka słynna sala, gdzie grał Jet Rotal. no gdzie grają wszyscy. Zresztą tak, to tak chciałem powiedzieć od razu, zmniejszyć tą całą sytuację, dlatego że no dzisiaj to już jak gdyby y, mamy nowe pokolenie, wszyscy znają język angielski, i nikogo nie dziwi, że ktoś śpiewa po angielsku. Jak my zaczynaliśmy w latach 90., jednak jednak śpiewanie po angielsku, pierwsze pytanie zawsze w każdym wywiadzie, dlaczego śpiewacie po angielsku, a no, mówimy, no bo mamy kontrakt z zachodnią wytwórnią i dlatego śpiewamy po angielsku i że gramy wtedy więcej koncertów na całym świecie. No ale że mieliśmy wtedy wspaniałego wokalistę Roberta Emiliana, który miał 18 lat, już wtedy mówił e, trzema czy czterema językami. I to był szpan niesamowity, dlatego że mieliśmy dużo wywiadów i dla telewizji niemieckiej, i dla radia niemieckiego, dla francuskiej. I Robert po prostu mówił w, po niemiecku, po francusku, po angielsku i to było cudowne i właściwie wiadomo, że ta kurtyna wtedy spadła i my byliśmy takim chłopcy przyjechali ze wschodniej Europy no i grają z pendragonem, z tymi wszystkimi JD's, no, to wszystkie mm -hmm. te kapele z tamtych czasów. Flower Kings, prawda? Tak, tak. To, to dzisiaj to dosyć duże gwiazdy. No już nie mówiąc o Fishu i, i zespole Marillion. No, I to no, koncerty nie różnią się, to, to, jest, to jest to tak samo jak tutaj w Polsce. Już wszystko teraz się tak zmieniło, że u nas też już jest tak to tak robione to profesjonalnie, ale wtedy dla nas to był tak troszeczkę szok, bo jak, jak pojechaliśmy, to um, chodzi o tak zwane relacje między muzykami a ludźmi od, od techniki i od organizacji, czyli jak gdyby tam jest to już od, od wielu lat poukładane. Ale i wy się nauczyliście tego. Tak, i tego dużo. się nauczyliśmy. No, dla nas to było bardzo łatwe, ponieważ nas traktowano zupełnie inaczej w Polsce, czyli gorzej, a tam było lepiej. Więc, no niestety no, w Polsce muzyka no czasami tak. sam nosi sprzęt. No tak, to to jest, no, a już nie mówiąc o Ameryce, bo w Ameryce niestety nic ci nie wolno jest robić, ponieważ jest to... No ja miałem taką śmieszną historię, ponieważ ja miałem e, nie, 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 kobietę techniczną. <noise> tak to no, nosiła wzmacniacze, strujęła mi gitary, Głupio się czułem, ale no... no. To, to jest jej praca i nikt się nie obraża. I chodziło mi o to, że, oni, że to się tak tworzy tak, że człowiek po prostu tak to się dowartościowuje w ten sposób, że wychodzisz na tą scenę i wtedy jesteś w stanie jeszcze więcej dać niż normalnie, dlatego że masz się, wszystko jest spokojnie poukładane. Ale to, to były dawne czasy, to były lata właśnie 93-4. W Polsce dzisiaj jest tak samo i myślę, że ten status i... Te Niewiele nowe... się zmieniło. Nie, nowe, nie, mówię, że nowe pokolenie w Polsce jest realizatorów dźwięku i, i, i tych nowych realizatorów, młodych ludzi, to, to są wspaniali realizatorzy i to wszystko jest zupełnie inaczej wygląda niż kiedyś. Mhm. Więc jest, jest bardzo, bardzo profesjonalnie i, i naprawdę zespoły dzisiaj dlatego tak, tak lepiej brzmią, dlatego że… Jeszcze ten sprzęt jest inny. No tak, tak. Po prostu to, to jest jak gdyby nieodzowny element żeby się przedstawić. I tak naprawdę słuchacze tego nie, nie muszą wnikać w to, czy tak. to po prostu dobrze grasz, a jak jest słaba realizacja dźwięku, nie przeskoczysz tego. Więc często to tylko godzi zespół, prawda? O, źle zagrali, źle zabrzmieli, ale jak masz już sztab ludzi i... Dobry zespół, dobry dźwięk. A tu tam pan realizator podpowiada, dobry zespół, tak? dobry dźwięk. Aha, no to <laughs> Tak, nie ale słysza. to tak bywa, że u nas dawniej tutaj w tej sali była taka konsoleta prawie na pół sali, a teraz jest w wielkości laptopa. I ona... No tak, bo to cyfra wszędzie. Tak, no, tak. Ja akurat przeszedłem wszystkie te etapy od analogu do cyfry teraz, więc... A państwo zgromadzeni na sali mają okazję zobaczyć też jak się radio tutaj komponuje. Czy ktoś z państwa chciałby jakieś pytanie zadać? Bardzo proszę. Proszę pytać. Wszyscy są zestresowani, pani Mirko. Nie, chyba nie. Po prostu... <laughs> Dobrze, to posłuchajmy jeszcze jednego utworu z płyty pierwszej, ten chyba najdłuższy na płycie. Tak, tak? Tak, tak, Powiedz coś o tym nagraniu właśnie. O, to, to nagranie bardzo lubię. Dla mnie jest to jest to taka z tej pierwszej płyty przed chwilą słuchaliśmy Pain, to też taka balada bardzo 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 fajna, a teraz to jest tytułowy utwór Hope to See Another Day. To jest taka, taki utwór dwunastominutowy minutowy i z tego, z, tego, z tego jestem dumny, bo to naprawdę w, taka kompozycja która mi jest bardzo bliska, zresztą ją bardzo lubiliśmy grać na koncertach. Jedynym problemem było to, że zawsze ją graliśmy za szybko, bo nas <grymne> <grymne> zawsze przyspieszaliśmy bardzo mocno. No i to jest złożony utwór z kilku z kilku, z kilku motywów. Tak, to jest tak jak nie się taśmy, właściwie się człowiek na tym nie zastanawia, ale to jest też taka droga jak gdyby... Którą, którą, którą robiliśmy w kolaż, czyli się nie zastanawialiśmy nad połączeniem różnych motywów i je łączyliśmy. No nie, nie da się od tego uciec i jak gdyby no, zawsze będę jakąś częścią kolasz i to jest naturalne. I bardzo dobrze to możemy teraz obiecać, że po tym utworze już zaprezentujemy utwory z nowej płyty. Zgadzasz się na... No... Ja, ja, absolutnie. Dobrze, słuchamy.